W dzisiejszym odcinku IT Morning. Debugowanie kodu źródłowego. PC z majonezem i co się dzieje. Zaczynamy. Dawno nie piliśmy czegoś na herbatce na IT. Dzisiaj piję rumianek z kubeka łuczniczki. Kto wie, może to jest zapowiedź czegoś, a może to jest po prostu przypadek. Anyway, co u mnie. Jak część z was wie, Jakiś czas temu planowałem kupić Toyota Yaris'a, tak naprawdę dosłownie jutro powinien być, oryginalny termin dostarczenia był jutro. Niestety w poprzedni piątek, w sensie nie ten co teraz był, tylko jeszcze wcześniejszy, yy, dostałem informację, że no nie, nie, nie będzie na czas, być za 2 miesiące, ja niestety potrzebuję samochód na połowę kwietnia. I przekazałem tą informację, oczywiście dealer to nie nasza odpowiedzialność, my nie odpowiadamy za fabrykę. Bla, 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 bla. No cóż, ja im powiedziałem, że jeśli nie, Że no, jestem w stanie przeczekać do połowy kwietnia, ale od połowy kwietnia potrzebuję samochodu, więc może nie mi zaferują zastępczy. Nie byli zainteresowani i tak naprawdę nawet nie chcieli podjąć dyskusji, żeby jakieś alternatywne rozwiązania tego problemu. Tak wygląda teraz sprzedaż. To ja to się reklamuję wszędzie i chyba ma za dużo klientów, bo no, czuję się potraktowany kompletnie zlany. Kompletnie ym, słabo się potraktowany. W grudniu, ja oryginalnie kupowałem, chciałem kupić Yaris'a, poszedłem do jednego salonu i kompletnie zero obsługi, zero nic. W drugim salonie tego samego właściciela, jakiś to ze mną pogadał, ale już, kurde, jak przyszło do zakupu, to nagle jakoś nikt nie był zainteresowany współpracą, więc wziąłem salonem pod Wrocławia. Jak się okazuje, praktycznie chyba wszystkie salony Toyoty są z dupy, bo w trzecim salonie we Wrocławiu też słyszę bardzo negatywne rzeczy. No więc, najprawdopodobniej, jak będę teraz porównywał jakieś niesłowność, to będę używał porównania do Toyoty, więc przygotujcie się na to. Ale, zaczynam odcinek. Minimalizujemy sobie kamerę, żebym... kamerę... Podglądamy, patrzył do kamery i dalej się staramy pracować nad poprawną wymową. Naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest debugowanie kodu źródłowego netcora. Arthur wchodzi w ciekawy sposób, jak można podejrzeć, co się dzieje w kodzie źródłowym netcore że są no, różne podejścia, że jest y, reflektor i Microsoft Symbol Server, i oba te podejścia są dość wolne. W pełni się z nim zgadzam. Parę razy potrzebowałem podejrzeć, co się dzieje pod spodem, bo nie rozumiałem, co się dzieje, y, a dokumentacja też nie rozwiązywała mojego problemu, więc chciałem zobaczyć, co się dzieje w kodzie. I oba rozwiązania są dość słabe. Y, autor właśnie pokazuje, że lepszym rozwiązaniem jest pobrać sobie właśnie kod źródłowy a wezmę sobie szybuszkę herbatki. Hmm. Zakrywam reklamę. Powinienem wziąć rzuczkę herbatkę w ten sposób. Ten odcinek nie jest sponsorowany przez Łuczniczkę. Um, no i, i po prostu, że można pobrać sobie to, to, te informacje i możemy sobie przypiąć je w projekcie. Przecież ja parę razy robiłem tak z różnymi projektami online, które nie były pobierane, ale sam na nigdy nie pomyślałem, by tak zrobić. I ten artykuł właśnie pokazuje, jak przez to się przejść. Nie wyjaśnia jak to działa, nie wyjaśnia nic. To jest czysty tutorial, krok po kroku jak to zrobić. Więc jeśli chcecie zdebugować sobie coś właśnie z netcora, to jest fajny sposób by do tego podejść. Ale jeśli potrzebujecie jakieś wyjaśnienia, to nie jest artykuł dla Was. Drugim artykułem na dzisiaj jest coś kompletnie porąbanego. Life of Boris to jest kanał ruskiego programisty, który został streamerem, youtuberem. Nie wiem, czy on jeszcze programuje. Kiedyś wiem, że programował i po czasie to robił, ale kiedyś obiecywał, że wchodzisz full-time YouTube. Nie wiem, jak tak faktycznie to wygląda, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Jednym z jego takich standardowych dowcipów jest majonez. Że on jest wielkim fanem majonezu, w tym polskiego majonezu, i robi różne dziwne rzeczy. Postanowił użyć majonezu jako, jako zamiast pasty termicznej przy procesorze. Składając komputer za 500 dolców. czyli za 1500 zł, za 2000 zł, coś koło tego. Um, przyznam się szczerze, jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, ok. Nie mogę uwierzyć wynikom. To naprawdę zadziałało. Nie będę wam wszystkiego spoilował, ale naprawdę jak przyszło to do tego i to zadziałało, byłem pod wrażeniem. W pewnym sensie rozumiem, bo wiem jak działa. Jak działa olej, jeśli chodzi o pieczenie, smażenie rzeczy? I rozumiem, że to jest bardzo podobny mechanizm, bo jednak olej służy do przekazywania tej temperatury z jednego miejsca do drugiego. I w tym wypadku, no, przekazywa radiatorowi. Ba! Uzyskał lepsze wyniki termiczne niż, niż pasta. To już w ogóle było dla mnie niesamowite. Polecam obejrzeć wideo. Nie, definitywnie nie róbcie tego w domu, ale ciekawa rzecz do obejrzenia. Na zakończenie zbliżające się wydarzenie. Marta Fearley, którą jak wiecie z naszego live'a, traktuje w pewnym sensie komentorkę, będzie opowiadała o liderstwie. Ona jest liderem całkiem sporego zespołu yy, i no, miała trochę ciekawych przemyśleń w zeszłym roku. Dość dużo rzeczy z nią gadałem na ten temat, bo sam chodzę w tematy liderskie i jak mam po prostu jakieś dylematy, to, to najczęściej idę wpierw do Marty. A jak są takie, już chyba, tak, że muszę sobie te rzeczy przemyśleć, to jeszcze korzystam z pomocy Eweliny, która jest moim coachem. I tak naprawdę bardzo cenię sobie opinię Marty. Będę też na tym. Będę później jako gość specjalny uczestniczył w panelu dyskusyjnym po jej prezentacji, więc będzie fajnie. No i zachęcam do wzięcia udziału. Wydarzenie będzie 30 marca. Zapraszam.